Zapraszamy na nasz raport piłkarski, a w nim analiza meczu Radomiaka Radom z Rozwojem Katowice. Oprócz tego nasze relacje z meczów czwartej ligi pomiędzy Bronią Radom i Wilgą Garwolin, LKS-em Promna i Mszczonowianką Mszczonów oraz Drogowcem Jedlińsk i Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Nasze kamery były również na pojedynkach w Campeon.pl Lidze Okręgowej pomiędzy Mogilanką Mogielnica i Zamłoniem Radom oraz Centrum Radom i Powiślanką Lipsko, a na koniec bramki z meczu Młodzik Radom KS Potworów w A-klasie. A nasz raport piłkarski rozpoczynamy od piątkowego pojedynku Radomiaka Radom z Rozwojem Katowice. Już pierwsze minuty tego spotkania dawały nadzieję na to, że kibice będą mieli okazję zobaczyć ofensywny, efektowny futbol. I też tak było. W 12 minucie na skrzydle z obrońcami gości zabawił się Leandro i podał do Macieja Filipowicza. Młody pomocnik Radomiaka zdecydował się na strzał przewrotką, ale piłkę bez problemu złapał Bartosz Golik, bramkarz Rozwoju Katowice. 3 minuty później Zieloni ponownie przeprowadzili dobrą, składną akcję, którą strzałem zakończył Leandro, ale piłka minęła bramkę Rozwoju. W 24 minucie groźny strzał na bramkę Radomiaka oddał Bartosz Marchewka, ostatecznie jednak to uderzenie okazało się niecelne. 5 minut później po dośrodkowaniu Kamila Cukriaka z lewej strony boiska piłka dosyć przypadkowo spadła na poprzeczkę bramki katowiczan. W 33 minucie Rozwój stanął przed szansą wyjścia na prowadzenie w tym pojedynku, jednak w sytuacji sam na sam z bramkarzem lepszy okazał się Hubert Gostomski, a przed szansą na zdobycie gola stanął Przemysław Mońka. W 35 minucie groźnie próbował odpowiedzieć Radomiak. Doskonałe podanie Petra Mazana do Macieja Filipowicza, ale w ostatniej chwili jego strzał został skutecznie zablokowany. Jednak 3 minuty później Maciej Filipowicz mógł cieszyć się ze zdobycia bramki. Piłkę z obrony wyprowadził Maciej Świdzikowski. Odegranie z pierwszej piłki Petra Mazana do Kamila Cukriaka, dośrodkowanie i Maciej Filipowicz spokojnie pakuje piłkę do bramki. Wystarczyły tylko 3 podania, żeby Zieloni zaskoczyli gości. W 41 minucie Radomianie próbowali zdobyć jeszcze gola po ciekawym rozegraniu piłki z rzutu wolnego, ale ostatecznie strzały Leandro nie przyniosły żadnego skutku. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gospodarzy 1-0. Natomiast druga połowa meczu z pewnością przejdzie do historii, a wszystko za sprawą bramki, którą Zieloni zdobyli w 50 minucie i tego, co wydarzyło się później. Kamil Cupriak w pojedynku z Michałem Szligą nabawił się drobnego urazu. Goście, widząc, że zawodnik z Radomia leży na boisku, wybili piłkę. Zieloni zgodnie z duchem fair play chcieli oddać piłkę gościom, a wszystko skończyło się tak. Piłka po uderzeniu Macieja Świdzikowskiego, mówiąc kolokwialnie, poszła w kozioł. Bartosz Golik został przelobowany i mimo jego rozpaczliwej interwencji piłka wpadła do bramki. Chwilę później radość na trybunach ze zdobytej bramki została zamieniona w dumę, bo oto piłkarze Radomiaka bez żadnej interwencji pozwolili gościom zdobyć bramkę. Takie zachowanie to w piłce rzadkość. Chyba też nie będzie bronił Hubert Gostomski. Tak jest. Brawa, brawa za ten duch sportu, proszę Państwa. To jest duch sportu. Gest Zielonych odbił się szerokim echem w świecie piłkarskim i nic dziwnego, bo zarówno sztab szkoleniowy, jak i piłkarze zasługują na ogromny, ale to ogromny szacunek. Dodajmy, że bramkę dla Rozwoju zdobył Michał Płonka. W 53 minucie gospodarze mogli zdobyć bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego, ale ostatecznie piłkę uderzoną przez Leandro wybił głową jeden z zawodników z Katowic. W 58 minucie w środku pola piłkę wybitą przez bramkarza Rozwoju przechwycili Zieloni. Podanie do Leandro, rajd Brazylijczyka i sędzia bez wahania wskazał na 11 metr. W polu karnym napastnika gospodarzy sfaulował Michał Szeliga. Gola z rzutu karnego zdobył sam poszkodowany, czyli Leandro, i w Radomiu było 3-1 dla gospodarzy. Zieloni dołożyli kolejne trafienie w 68 minucie. Z rzutu rożnego piłkę w pole karne dośrodkował Peter Mazan, a najsprytniej w zamieszaniu podbramkowym zachował się Kamil Cupriak, który wpakował piłkę do bramki. 60 sekund później goście mogli zaskoczyć Radomiaka strzałem z dystansu, ale piłka trafiła tylko w słupek. W 71 minucie dobry strzał oddał Peter Mazan, ale na posterunku był tym razem Bartosz Golik. Jeszcze przewrotka w wykonaniu Jakuba Rolinca, który wcześniej zastąpił na boisku Leandro, ale ponownie górą był bramkarz gości. W 80 minucie Zieloni mogli zdobyć 5. bramkę w tym spotkaniu, ale uderzenie Damiana Jakubika zostało zablokowane przez zawodnika z Katowic i piłka uderzyła tylko w słupek. Ostatecznie Radomiak w pełni zasłużenie pokonał Rozwój Katowice 4-1. A tak piątkowy pojedynek ocenili trenerzy obu zespołów. Tak, przede wszystkim chciałem pogratulować zwycięstwa drużynie lepszej, która była od początku dzisiaj spotkania drużyną lepszą od nas.
pod każdym względem, od pierwszej do 90 minuty. Nas, my mamy drużynę jeszcze w przebudowie, młodą drużynę i nas nie stać jeszcze grać na następnego meczu dobrego, tak tydzień temu z Puławami, także jesteśmy na innym etapie, ale nie o to chodzi, mecz meczem, ale tu przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować drużynie Radomiaka, sztabowi szkoleniowym, o zachowanie, które chłopcy Radomiaka zachowali się, po prostu oddając nam tą bramkę, bo powiem, takie zachowanie to się rzadko widzi, chwali się i po prostu no, dla mnie było to bardzo miłe zaskoczenie. Po prostu ja się nie spodziewałem takiego czegoś i od dzisiejszego można powiedzieć, od końca tego meczu trzymaj kciuki za Radomiak i życzę awansu do pierwszej ligi, bo to się liczy, takie rzeczy się nie liczą. To jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo i jeszcze raz wielkie podziękowanie do chłopców Radomiaka. Jest mi bardzo miło, w jaki sposób pan trener do tej sytuacji się odniósł, do oceny meczu, no ale przede wszystkim właśnie tej sytuacji, bo ona zasługuje na największą uwagę, szlachetna i dość nietypowa, bardzo rzadka, ale tak zdecydowali zawodnicy i to też świadectwo, że jest dobry klimat w drużynie, to jest świadectwo, że czują swoją wartość i że można w takich sytuacjach się szlachetnie zachowywać, a mecz i tak wygrać. Absolutnie nie chcę też jakoś podchodzić do tego z pychą. Będziemy z pokorą dalej pracować. Wynik dobrze nam się ułożył, co nie znaczy, że też rozwój nie miał swoich sytuacji, bo on miał do przerwy i też należy im oddać, że to jest zespół młody, ale perspektywiczny, ambitny i my z wielką uwagą i z wielkim poszanowaniem do rywala podchodziliśmy od samego początku i tak było do samego końca. Cieszy nas drugi fakt, że tak naprawdę gramy na zero z tyłu, że można uznać mecz wynikiem 3-0. Teraz oddajmy głos Maciejowi Świdzikowskiemu, kapitanowi Radomiaka. Wy, Maciek, wygrywacie trzeci mecz z rzędu w tym sezonie drugiej ligi, pokonujecie Rozwój Katowice 4-1. Jakbyś to spotkanie ocenił? No tak, myślę, że dobrze się nam ten mecz ułożył. Później z każdą bramką grało się coraz lepiej i widać było dominację w tym meczu. Byliśmy lepszą drużyną i zasłużenie wygraliśmy. Maciek, muszę Cię też zapytać o tą sytuację, po której padła bramka na 2-0. Wiadomo, nie było tutaj Twoją intencją, żeby chciałeś oddać piłkę, nie chciałeś przerwać bramkarza, ale godne pochwały jest to, że podjęliście taką decyzję, że chcecie oddać tą bramkę. Tą decyzję chwalił trener Rozwoju, chwali zawodnicy. No i myślę, że to jest taka bardzo postawa fair, która no, w obecnym świecie sportu nie jest często spotykana. No tak, zaufaliśmy własną umiejętnością i podjęliśmy wspólnie taką decyzję. Wiedzieliśmy, że i tak wygramy ten mecz. No fajnie teraz to wyszło. No na pewno nie chciałem, to nie był mój zamiar, żeby strzelić bramkę, ale tak wyszło. Wszyscy popełniamy błędy, no ale skończyło się, myślę, postawą fair play. Mówisz, że byliście pewni wygranej w tym meczu. Jeżeli dobrze pamiętam, to była sytuacja miała miejsce około 50 minuty, więc to pokazuje, że już jeszcze troszeczkę tego czasu do zakończenia meczu było, ale tak jak mówisz, byliście już pewni tego zwycięstwa, no bo na boisku dominowaliście tak naprawdę od początku i tylko kwestią czasu było, kiedy padną bramki. Właśnie o to chodzi, tak zdecydowaliśmy, bo tak nam podpowiadało sumienie, tak należało zrobić i wiedzieliśmy, że nawet to nie podetnie nam skrzydeł i dalej będziemy dążyć do kolejnych bramek i tak też się stało. W następnej kolejce mecz z Legionowią Legionowo, to rywal, który w poprzednim sezonie praktycznie pozbawił Was nawet matematycznych szans na awans do pierwszej ligi. Z Legionowią grało się nam zawsze ciężko, ale chyba będziecie chcieli przedłużyć tą dobrą pasę i odnieść czwarte zwycięstwo z rzędu w tym sezonie. Dokładnie, nie chciałbym wracać do poprzedniego sezonu, to już jest temat zamknięty. Nieistotne są wyniki z poprzednich lat, teraz patrzymy tylko w przód i chcemy wygrywać każdy kolejny mecz. O tym, w jaki sposób zachowali się piłkarze Radomiaka, powiedziano i napisano już wszystko. My tylko powtórzymy słowa Pawła Wańka, naszego komentatora.
To, co się stało, jest doskonałą lekcją dla młodych zawodników, którzy dopiero uczą się piłkarskiego rzemiosła. Wynik wynikiem, gra o dużą stawkę i pieniądze są ważne, ale szacunek do rywala i gra fair play to w tym wszystkim jest najważniejsze. Co do samego meczu, Radomiak w piątek zagrał koncertowo. Dużo sytuacji podbramkowych, dobra skuteczność, wiele podań, gra kombinacyjna, to naprawdę wyglądało bardzo dobrze. Już teraz można powiedzieć, że ogromną siłą Zielonych jest linia pomocy, szalenie kreatywna linia pomocy. Radomiak po trzech ligowych kolejkach jest liderem drugiej ligi. W sobotę 19 sierpnia Zieloni na wyjeździe podejmą Legionowie Legionowo. Drużyna ta jeszcze nie zdobyła ani jednego punktu i jest na ostatniej pozycji w tabeli, jednak wcale to nie oznacza, że będzie to łatwy mecz dla podopiecznych trenera Jerzego Cyraka. Początek meczu o godzinie 17. Fantastycznie nowy sezon czwartej ligi rozpoczęła Broń Radom. Podopieczni trenera Artura Kupca rozgromili u siebie Wilgę Garwolin aż 7-0. W 33 minucie sędzia podyktował rzut karny dla Broni, a pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobył Arkadiusz Oziewicz. 6 minut później było już 2-0 dla gospodarzy, a na listę strzelców wpisał się Piotr Nowosielski. W 43 minucie kolejnego gola zdobył Zbigniew Obłuski, nowy nabytek Broni, który wykorzystał dobre podanie od Kamila Czarneckiego. Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem 3-0 dla gospodarzy. Druga część meczu idealnie ułożyła się dla Broni. Już w 51 minucie czwarte trafienie dołożył Kamil Czarnecki. 62 minuta i Broń prowadziła już 5-0. Ponownie na listę strzelców wpisał się Kamil Czarnecki. W 82 minucie doskonale w pole karne dośrodkował Piotr Nowosielski, a piłkę głową do siatki wpakował Przemysław Nogaj. W 89 minucie Przemysław Nogaj zdobył swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Tak, sobotni mecz podsumował Artur Kupiec, trener Broni Radom. Zasłużone zwycięstwo, kontrola meczu przez 90 minut, choć długo czekaliśmy na tą pierwszą bramkę, do 36 minuty. Natomiast no, udało nam się jeszcze do przerwy dołożyć dwie i praktycznie mecz się zakończył po pierwszej połowie. No, w drugiej zdecydowana już powiedziałem taka przewaga i tylko wykańczaliśmy te swoje akcje. Udało nam się jeszcze drugie tyle tych bramek strzelić i dołożyć jeszcze na koniec jedną. No, także cieszę się z tego zwycięstwa, bo to zawsze ten pierwszy mecz jest jakąś tam wielką niewiadomą, natomiast ja od samego początku przyjścia i budowania tego zespołu wierzę w ten zespół, że jest duży potencjał ofensywny. Oczywiście zawsze trzeba mieć tam trochę szczęścia od tyłu. Dzisiaj nam się to udało, zagraliśmy na zero. Myślę, że z zaangażowania, z takiej dyscypliny wewnętrznej tego zespołu, no i w szczególności z wyniku kibice powinni być zadowoleni. Mecz podsumował również Kamil Czarnecki, strzelec dwóch bramek dla Broni Radom. Cieszymy się na pewno, że wygraliśmy te... Nie spodziewaliśmy się, że aż wygramy 7, ale chyba z przebiegu meczu to zasłużyliśmy jak najbardziej na to zwycięstwo. Oceniam, robimy to, co sobie założyliśmy. Od początku przygotowania, co sobie mówiliśmy, co nam trener wpaja, mamy grać w piłkę i dzisiaj chyba to był najlepszy przykład, że jak będziemy w takiej dyspozycji na każdym meczu, to myślę, że ciężko będzie nas zatrzymać. I cieszymy się z tych trzech punktów i już się przygotowujemy do następnego meczu za tydzień u siebie. Przyszło 6 nowych chłopaków do nas, do drużyny. No na pewno się wkomponowali świetnie, no dzisiaj jest przykład no, idealny. Wiktor Putin czy Zbyszek, Norbert zrobił karnego, no każdy, który wchodził na boisko dawał coś od siebie, bo wszedł i Dawid Sola zagrał do Norberta, mamy rzut karny, więc każdy, kto był dzisiaj na boisku, dołożył tą cegiełkę i dlatego był ten wynik chyba tak duży, 7-0. Broń Radom jest obecnie liderem czwartej ligi. W następnej kolejce ekipa z Plan zmierzy się u siebie z Drogowcem Jedlińsk. Pozostajemy jeszcze w czwartej lidze i przenosimy się na mecz LKS Promna Mszczonowianka Mszczonów. Jako pierwsi na prowadzenie w tym spotkaniu wyszli gospodarze. W 17 minucie bramkę strzałem z dystansu zdobył Maciej Lesisz. Goście wyrównali w 39 minucie za sprawą Marcina Gregorewicza, który doskonale wykorzystał rzut wolny. W drugiej połowie, w 64 minucie, Mszczonowianka wyszła na prowadzenie. Jakub Sosnowski zachował się przytomnie w polu karnym i wpakował piłkę do pustej bramki. Mecz zakończył się zwycięstwem gości 2-1.
specyficzne boisko. Ciężko się tutaj gra, gospodarze przyzwyczajeni mają swój sposób, duży styl tutaj jak najbardziej. No pierwsza akcja, gospodarzy bramka, tym bardziej zmuszeni do ataku pozycyjnego cały czas byliśmy, ale wychodziliśmy z dużą ilością sytuacji. No dzisiaj skuteczność lepsza i ten wynik byłby pewnie dużo, dużo lepszy i spokojniejsza końcówka. No właśnie, bo sytuacje ku temu, żeby zwycięstwo było bardziej okazałe, było mieliście dużo w tym meczu. No tak, tak, to rzeczywiście, nad tym pracujemy. Cieszę się, że to tak jest. Może początek sezonu, może rzeczywiście jeszcze tego czucia nogi nie ma, ale trzeba się cieszyć, że tyle sytuacji tworzymy. I ja jestem ogólnie zadowolony z organizacji gry, z zespołu też, bo nie zawsze 0-1 się wygrywa mecze na wyjeździe. Tak, przegraliśmy dzisiaj 2-1 z drużyną lepszą, zdecydowanie lepszą, chociaż wynik jest 2-1, ale tak naprawdę nie musieliśmy tego meczu przegrać, choć zespół Mszczynowa miał dużo sytuacji klarowniejszych, ale nie wykorzystali, także na pewno jesteśmy inną drużyną niż byliśmy na jesień, troszeczkę ten skład u nas się zmienił, także dzisiaj dużo młodych chłopaków, troszkę ten skład zmieniony, no i z tego taki też jest wynik. Właśnie mówiło się o dużych zmianach kadrowych w waszym zespole. Czy jest szansa, że jeszcze w najbliższych tygodniach jacyś zawodnicy się pojawią w waszym zespole? No zgadza się, cały czas szukamy, cały czas rozmawiamy, można powiedzieć, z niektórymi zawodnikami. Myślę, że do końca okienka na pewno jeszcze 2-3 zawodników pozyskamy. No na pewno pierwsza połowa była, tak pierwsza jak i druga była pod nasze dyktando, gdzieś przypadkowa bramka, no. Trochę nam pokrzyżowała plany, ale koniec końców, no, wywozimy 3 punkty na inaugurację, nieważny styl, ważne zwycięstwo. Zwycięstwo, które mogło być bardziej wyraźne, gdybyście wykorzystali te sytuacje, które mieliście. No, zdecydowanie, mogło się skończyć 4-5, mieliśmy w drugiej połowie szczególnie takich sytuacji kilka, gdzieś tam poprzeczka, jakieś sam na sam, także skuteczność do poprawienia i będzie dobrze. Myślę, że przede wszystkim nie wygraliśmy dlatego, że brakło nam sił, szczęścia. Szczerze, to nie oszukujmy się, będzie drużyna, która będzie grała w pierwszej trójce, to na pewno. My mamy zupełnie inne cele, jesteśmy na zupełnie innym etapie, ale jedyne z czego mogę dzisiaj, co mogę o dzisiejszym meczu powiedzieć, to że charakteru nam nie zabrakło. Pokazaliśmy charakter, który myślę, że w tej lidze jest najważniejszy. Właśnie zespół, jesteście zespołem przebudowanym w porównaniu do tej ekipy z wiosny, która no, dość szczęśliwie wywalczyła to utrzymanie. Ale tak myślę, że ten dzisiejszy mecz jest dobrym prognostykiem na przyszłość, bo jeżeli, tak jak mówisz, twoim zdaniem Mszczynowianka będzie jedną z 3 czołowych ekip w tej lidze, no to porażka jedną bramką no na pewno nie jest żadnym wstydem. Na pewno, ale niestety, czy przegramy jedną bramką, czy przegramy 4, mamy 0 punktów, to jest najgorsze. Sam wynik 1-2 na pewno jest prognostykiem jakimś takim, że może to pójść do przodu. Oby tak było, na pewno jesteśmy przebudowani, zwłaszcza w formacji defensywnej. Widać jest brak czy Aleksa Dubin, czy jeszcze pauzującego za czerwoną kartkę Piotrka Dąbrowskiego. Kamil Molgawi odszedł do Oskara Przysucha, no i brakuje. Ale myślę, że scalimy to w końcu i, że tak powiem, odpali. Być może już za tydzień w Kozienicach. I mamy jeszcze jeden akcent z czwartej ligi. Drogowiec Jedlińsk Beniaminek ligi podjął u siebie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W 9 minucie goście wyszli na prowadzenie za sprawą samobójczego trafienia jednego z zawodników z Jedlińska. W drugiej połowie, w 52 minucie, Pogoń zdobyła drugą bramkę w tym spotkaniu. Na listę strzelców wpisał się Damian Jaroń. Byliśmy na to przygotowani, że przyjedzie drużyna znacznie mocniejsza kadrowo od nas. Naszą taktyką na dzisiejszy mecz było gdzieś tam uchronienie się za podwójną gardą i próba szybkiego kontrataku. No wszystko do momentu stracenia bramki, a ona padła dość szybko, przebiegało dobrze. No i zresztą nawet po tej samej bramce samobójczej też przebiegało to wszystko dobrze, zgodnie z założeniami. Mieliśmy przewagę, byliśmy, powiedziałbym nawet obiektywnie, że byliśmy nawet z dużymi fragmentami gry nawet lepszą drużyną, ale niestety wygrywa ta drużyna, która strzela więcej bramek. Popełniliśmy kolejny błąd, ewidentny błąd, gdzie po samym fragmencie straciliśmy bramkę. Ale to mimo wszystko nie podcięło nam skrzydeł. Mieliśmy w następnej fazie sam na sam z bramkarzem, później też sam na sam Kucharczyka, wcześniej Pełka. No nie strzeliliśmy po prostu tych bramek. No i to myślę, że zadecydowało o tym, że nawet nie zdobyliśmy nawet jednego punktu. Drogowiec Jedliński jest w tej chwili 12 w tabeli czwartej ligi.
A teraz czas na Campeon PL Ligę Okręgową. Mogielanka Mogielnica podjęła u siebie Zamłynie Radom. Jedyna bramka w tym spotkaniu padła w 21 minucie. Przemysław Ostrowski wykorzystał błąd Marcina Trojanowskiego i pokonał bramkarza gości. Mogielanka Zamłynie 1-0. Panie trenerze, przed chwileczką zakończył się pierwszy mecz Mogielanki Mogielnica w Campeon PL Lidze Okręgowej po kilkuletniej przerwie. Mecz udany, bo wygrany z Zamłyniem Radom 1-0, jakby pan to spotkanie ocenił. Tak jak pan powiedział, udany, bo zawsze zwycięstwo to jest to udane wejście, że tak powiem, w ligę. Oceniam go w sposób taki, że generalnie wygrał zespół lepszy. Chciałem tylko zaznaczyć, że mieliśmy ze 2-3 sytuacje jeszcze bramkowe. Ja mam zespół, ja mam serce, ja mam ducha walki i tak ten zespół prowadzę i mam chłopaków, może nie z nazwiskami, którzy tam za przeproszeniem powiem gwiazdorzą, tylko walczą. I tu na boisku było widać, że jeden za drugiego walczył i zawsze powtarzam, że jak walczysz, to nie przegrasz. A zwycięstwo jak najbardziej nam się należało, dlatego że żeśmy walczyli bardziej, uważam, niż przeciwnik. Właśnie mieliście sytuację, nie udało się jej wykorzystać. W końcu w tym meczu chyba troszeczkę zabrakło sił, bo pana zawodnicy już skupili się. Można było zauważyć takie dwa podziały. Podział obronny i atakujący. Nie było środka pola, na szczęście. W tym meczu się to nie zemściło. Zgadzam się, no bo jeżeli byśmy wykorzystali trzy sytuacje, uważam, stuprocentowe, to Zamłynie by nawet nie chciało grać z nami już w piłkę. Taka jest prawda. A czym dalej, że tak powiem, w las, te minuty uciekały i chłopaki bronili 1-0. I chwała im za to, że to wybronili, bo to świadczy o zespole, o kolektywie, o atmosferze. I tak to w piłce jest, że jak się ma tą jedną bramkę, to trzeba ją szanować, cenić i starać się na drugą. A jak się nie da drugiej strzelić, to trzeba dowieść ten 1-0 do końca i to zrobiliśmy. Panie trenerze, jesteśmy po pierwszym meczu nowego sezonu Campeon PL Ligi Okręgowej. Meczu, o którym pana zespół będzie chyba chciał jak najszybciej zapomnieć, bo inauguracja nieudana, przegrywacie z Mogielanką Mogielnica 0-1. No, oczywiście uczulałem chłopaków przed meczem, że będzie tutaj bardzo ciężki mecz. Wiadomo, że Beniaminek na fali jeszcze u siebie na placu zrobi wszystko, żeby dobrze rozpocząć. No niestety nie wyszliśmy dobrze w ten mecz. Bramkę dostaliśmy w 15 minucie, potem nie potrafiliśmy sforsować skomasowanej obrony tutaj Mogielanki, która mądrze się broniła. Grała bardzo agresywnie, czasami ostro, ale tak się gra w piłkę, więc tutaj absolutnie wygrała drużyna, która była bardziej zdeterminowana. Bardziej zdeterminowana i chyba bardziej dokładna, bo w waszych poczynaniach często było dużo niedokładnych podań, dużo prostych strat, dużo błędów i to zespół gospodarzy potrafił wykorzystać na swoją korzyść. No nie wiem skąd właśnie ta nerwowość w rozgrywaniu piłek, bo do tej pory wszystko wychodziło w tych grach kontrolnych, fajnie się to układało. Dużo gry właśnie na dwa kontakty, na trzy kontakty. Dzisiaj bardzo dużo niedokładności i nie mogliśmy zawiązać akcji tak jak chcieliśmy, nie mogliśmy złapać swojego rytmu gry. Do tego doszło, że nie uderzaliśmy zupełnie z dystansu, co ułatwiło obronę tutaj Mogielance. No i wynik jest taki jaki jest. Natomiast mówię, nie załamujemy się, bo tak jak mówię, jest to pierwszy mecz, mamy nad czym popracować i za tydzień następny, miejmy nadzieję, że w lepszych nastrojach. Przyjeżdżając tutaj wiedzieliśmy, że będzie trudno, bo wiadomo, Beniaminek na swój pierwszy mecz zawsze się, że tak powiem, napina. Mecz, no nie graliśmy tego, co powinniśmy grać, chyba jeszcze nie jesteśmy na tyle zgrani. Potrzeba nam chyba kilku meczów, bo paru zawodników doszło. No mecz chyba pod dużo walki przede wszystkim ze strony gospodarzy, prawda? No i efektem tego jedna bramka i bronili. I nie byliśmy w stanie przychylić szal na swoją stronę. No trudno, gramy dalej. No właśnie, mieliście swoje sytuacje, Mogielanka też miała swoje. Gospodarze nie wykorzystali, nie zamienili ich na bramki. Pod koniec meczu miałem troszeczkę wrażenie, że Mogielanka opadła z sił, ale nie udało wam się tego wykorzystać. No, taka jest piłka. No. Nic nie poradzimy, chcieliśmy jak najlepiej, wyszło jak wyszło, prawda? Może trochę, ja wiem, może i nam sił zabrakło, no nie wiem, trudno mi ocenić z boiska, bo to wiadomo, z boku inaczej ocenić, a z boiska inaczej, prawda? Po pierwsze bardzo waleczny, oddaliśmy serducho, no i myślę, że zasłużenie, mieliśmy swoje sytuacje. No udało się jedną bramkę strzelić, no dociągnęliśmy wynik do końca, daliśmy radę. Właśnie, a tej nerwówki chyba można było uniknąć, bo mieliście kilka sytuacji ku temu, żeby podwyższyć ten dzisiejszy rezultat. Tak, no nie udało się niestety wykorzystać nic więcej, lecz stworzyliśmy sobie dogodne sytuacje.
W innym meczu okręgówki Centrum Radom pewnie pokonało u siebie Powiślankę Lipsko 3-0. Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła w 30 minucie. Gola dla gospodarzy zdobył Patryk Elertowicz. W 42 minucie wynik podwyższył Łukasz Hebda. W drugiej połowie, w 76 minucie, wynik na 3-0 ustalił Kacper Wnuk. No, cieszę się niezmiernie, że ta inauguracja i mój debiut w tej lidze wypadł tak pomyślnie. Dziękuję tu z tego miejsca moim zawodnikom, bo pokazali charakter, pokazali, że mają ambicje i umiejętności, wygrywając co prawda u siebie na Sztucznej Murawie, ale z drużyną, która liczy się będzie na pewno w czołówce Campeon Ligi. Pamiętajże, wydaje mi się, że w szczekoju całego meczu byliście zespołem lepszym. Wynik też to potwierdza, bo strzeliście trzy bramki. Tak naprawdę ten rezultat tego meczu mógł być wyższy, bo niewykorzystany rzut karny Kacpra Wnuka, spalony Łukasza Hebdy. Wygraliście 3-0, ale mimo wszystko bardzo często pokrzykiwał pan na swoich zawodników i chyba tak do końca, jeżeli chodzi o grę, to z tego spotkania pan nie może być zadowolony. Oczywiście nie było tak pięknie i łatwo i prosto, szczególnie w pierwszej połowie. Pierwsze akcje już pokazały, że mamy groźnego rywala, akcje oskrzydlające na jeden kontakt ze strony w wykonaniu Powiślanki. Dużymi chwilami osiągała przewagę w prowadzeniu gry. No do przerwy udało nam się strzelić dwa gole. Po przerwie tylko jeden, no mogło być więcej, ale uczciwie ujmując rzecz, to mogliśmy również stracić. Poprzeczka w drugiej połowie, Powiślanka też miała swoje sytuacje. Dobrze, że my mieliśmy ich więcej. Szkoda, że przynajmniej 50% nie było wykorzystanych tych sytuacji. No i nad tym będziemy pracować, jak również nad tym, nad grą obronną, żeby nie dopuszczać do groźnych sytuacji. Liczyliśmy na więcej zdecydowanie, natomiast muszę szczerze powiedzieć, że przystępowaliśmy do tego meczu w jakiejś tam lekkiej niepewności, bo tak naprawdę spore zmiany kadrowe w tej krótkiej przerwie, nie do końca to może tak wyglądało w przygotowaniach, jakbym sobie tego życzył. Tak naprawdę wczoraj dopiero dopięliśmy jeszcze ostatnie dwa transfery, ale cóż, na pewno wygrała drużyna lepsza, lepiej zorganizowana i na pewno lepiej dysponowana dzisiejszego dnia. To jest pierwszy mecz ważny, pierwsze trzy punkty, dobre rozpoczęcie ligi, więc chyba wszystko poszło tak, jak miało być. Centrum Radom po pierwszej kolejce ligowej jest wiceliderem rozgrywek, natomiast Zamłynie jest 11. A na zakończenie przenosimy się do Nice Sport 2 klasy A i mecz Młodzika Radom z KS Potworów. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście, którzy zdobyli bramkę w 10 minucie spotkania po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Gospodarze wyrównali w drugiej połowie, 76 minuta, rzut rożny, błąd bramkarza i na boisku na Firleju było 1-1. Taki wynik utrzymał się do końca meczu. Wynik remisowy, myślę, że nie... że tak powiem, żadna drużyna nie przychyliła szali zwycięstwa na swoją stronę. Mecz walki na pewno kibicom mógł się podobać, bo spotykały się dwie drużyny, które fajnie chciały pograć w piłkę i walczyły na boisku, więc myślę, że wynik remisowy jest raczej sprawiedliwy. Pierwszy mecz, wiadomo, okres wakacyjny, tak, każda drużyna, jedna czy druga, pełna niewiadoma. Młodzik w tamtej rundzie trzecie miejsce zajął. Wiadoma sprawa, że no nie będzie łatwym przeciwnikiem. No i okazał się niełatwym przeciwnikiem. No mówię, wakacyjny okres, tak wyszło jak wyszło, dużo walki. Myślę, że sprawiedliwy wynik. I to wszystko w tym wydaniu. Zapraszamy na kolejny raport piłkarski, jak zwykle w poniedziałek. Oprócz tego w weekend będziemy mieli dla Was skróty meczów, które odwiedzimy z naszą kamerą. Bądźcie z Zebra TV na bieżąco i śledźcie u nas to, co dzieje się na boiskach w Radomiu i regionie. Do zobaczenia!